W tym odcinku zaprezentuję Ci, jak kopiować sygnały z piotów EF. Ja tutaj mam akurat 433 MHz. Do tego mam dopasowane dwa moduły, nadajnik i odbiornik, oczywiście 433 MHz. Link do nich będzie w opisie filmu. Oczywiście do tego projektu potrzebujemy Arduino. Ja tutaj mam Uno. Piot, z którego będziemy szczytywać sygnał, służy do sterowania diodami EEG/B. Jest on po prostu od sterownika. Gdy włączymy, możemy zmieniać barwy. Aby móc czytać sygnał z naszego piota, potrzebujemy odbiornik 433 MHz. Ja mam taki, tutaj mam dopiętą antenkę. Nie jest ona przygotowana, tylko po prostu przypięta. Mamy tutaj GND, dwa razy pin data i VTC. Na początek musimy dodać bibliotekę RC Switches. Ja już mam to zrobione. Oczywiście biblioteka będzie na naszym dysku Google. Wchodzimy w plik, przykłady, znajdujemy RC Switches, ja mam tutaj tylko jedną bibliotekę i wybieramy Receive Demo Advanced. Otwieramy na pełnym oknie. Jak widzicie, pisze nam tutaj, że musimy podpiąć odbiornik do pinu drugiego. Ja właśnie tak zrobiłem, dlatego wybieramy płytę oraz port i możemy wgrać nasz program. Otwieramy serial monitor na prędkości 9600, jak ustaliliśmy wcześniej, i klikamy przycisk w naszym piocie. Jak widzicie, dostaliśmy takie oto informacje. My użyjemy trzech przycisków do prezentacji, jeszcze green klikniemy i był. Jak widzicie, dostaliśmy takie oto informacje. Nas interesuje tutaj w binarnym oraz ta wartość. Dlatego musimy to skopiować, a następnie wkleimy to do naszego programu. Ale nim to zrobimy, musimy oczywiście dodać nadajnik. Po podłączeniu układu musimy wgrać drugi program. Jak widzicie, wpisałem tutaj kod binarny. Red, green i blue. RGB. Oczywiście jest tu delay 200 milisekund pomiędzy każdym. Mówiliśmy oczywiście, że musimy tak samo sczytać jeszcze jedną wartość. Jest ona tutaj. Jak pamiętacie, wynosiła 146. Oczywiście mieliśmy tam wyjątek, gdzie było trochę więcej, 148, a już sprawdzałem na 146, na 100% będzie działał. Powyżej ustalamy pin, do którego podłączamy nasz nadajnik. Wgrywamy program. Nadszedł czas na prezentację naszego układu. Mam tu oryginalnego piota od sterownika diod RGB. Odłóżmy go na brat. A następnie wpinamy zasilanie do naszego układu. Mam tutaj wtyczkę, wpinamy. Jak widzicie, nasz program od razu zaczął działać. Tak jak ustaliliśmy, RGB. Red, green, blue. Oczywiście, kiedy wyłączymy, diody przestaną migać i ustawi się jedna barwa. Oczywiście taka, której sygnał został wysłany po raz ostatni. W tym odcinku byłoby to już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!